Laskarze występujący w Superlidze w ten weekend grają już trzecią kolejkę. Natomiast pierwszoligowcy dopiero inaugurują zmagania. Mieli oni nieco więcej czasu na przejście z trawy do hali. Myślę, że to dwa tygodnie więcej. Trenowaliśmy już sporo czasu, także na pewno kilka sparingów rozegraliśmy przed tym turniejem. Myślę, że dało to nam troszeczkę więcej czasu, żeby się lepiej przygotować. W tym roku rywalizacja na zapleczu Superligi została podzielona na dwie grupy. Wielkopolską i Śląską. Walka w nich toczy się systemem turniejowym. Jest to troszeczkę inaczej, bo nie gra się co tydzień, tylko gramy teraz, gramy potem dopiero za miesiąc i potem no, trzeba to trochę rozłożyć w czasie, także... No trzeba troszeczkę inaczej do tego podejść. W grupie wielkopolskiej rywalizować będą dwie drużyny Warty Poznań, Lipno Stęszew, a także Rustico Bałagany Łubianka z województwa kujawsko-pomorskiego. Musieliśmy podzielić drużyny przed sezonem. Już niestety druga drużyna nie ma prawa awansu nawet do turnieju FIO-anowego. Dlatego podzieliliśmy ich tak, żeby w tej drugiej drużynie przede wszystkim była drużyna z juniorów, która ma się ogrywać i ma to zaprezentować na przyszłość. Pierwszy zespół KS Warty ma walczyć o awans. Inny cel ma drugi przedstawiciel Wielkopolski ze Stęszewa. My chcemy się dobrze przygotować do rundy rewanżowej na trawie, a wszystko to, co każdy punkt, który zdobędziemy tutaj na hali, będzie procentować na hali w przyszłym roku. Pozostałe dwa turnieje Grupy Wielkopolskiej pierwszej ligi odbędą się w Gnieźnie i ponownie w Poznaniu. W turnieju finałowym zagrają po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup. Później Laskarzy czeka powrót na trawę.